Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was kolejną masę plastyczną do zaprezentowania. Nie wiem, czy pamiętacie Super Sand, czyli magiczny piasek. Dzisiaj mam coś bardzo podobnego, a jest to Kinetic Sand, czyli kolejny magiczny piasek. I teraz porównam te dwa, jedno do drugiego. Zobaczymy, jak wygląda w porównaniu do Super Sand. Czy jest podobny i czy są jakieś różnice, a może jest ciekawszy w użyciu, bardziej przypomina piasek. I już otwieram to opakowanie. Już mam przygotowaną kuwetę, do której wsypię tą masę, żeby tutaj nie zapaćkać całego pokoju. I jeszcze dodam, że mam 2 kg tej masy, czyli całkiem sporo. Można zbudować cały zamek właśnie z takiej ilości. Piasek kinetyczny. Zdejmę pierścionki, żeby mi się nie zapodziały w tej masie. I najpierw powącham go. Zobaczymy, jak pachnie. Jeśli chodzi o zapach, to jest bardziej intensywny niż w przypadku magicznego piasku. Nie jest to nic konkretnego, nic, co bym mogła od razu zidentyfikować. Ale pachnie bardziej intensywnie. Jeśli chodzi o konsystencję, to konsystencja jest podobna. Bardzo miękki, pulchny, powiedziałabym nawet, że puszysty. Trochę bardziej się klei niż piasek magiczny, niż Super Sand. Na rękach bardziej zostaje, ale na pewno zbliżona konsystencja. Zawsze mi ta konsystencja przypomina troszeczkę watę cukrową i podobnie się rozsypuje, rozpada. Kiedy go chwycimy, to przelewa się przez ręce, tak można by określić tą konsystencję. W każdym razie całkiem ta konsystencja mi się podoba. A jeśli chodzi o kolor, to kolor jest troszeczkę inny. To jest bardziej kolor piasku niż Super Sand. Jest ciemniejszy, bardziej brązowy. Super Sand jest jaśniejszy, jest biały, bielszy nieco. A tutaj mamy bardziej brązowy, bardziej szary ten piasek jest. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 98% piasku i tylko 2% łączników, które zapewniają tą konsystencję, taką trochę kleistą, trochę lejącą się. Czyli jest to praktycznie 100% naturalnych składników. W każdym razie mi się bardzo ta konsystencja podoba. Świetnie się to miącha, że tak to nazwę w nawiązaniu do innego filmiku. I mam nadzieję, że filmik Wam się również podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a także zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!